Zgodnie z tradycją do najmłodszych piłkarzy trenujących w Akademii Sportowej Kaszubi przybył wczoraj biało-bordowy Mikołaj. W tym roku Mikołaj przybył w towarzystwie Kubisia, który jest pluszową maskotką Kaszubi. Przybycie tak znamienitych gości wywołało na buziach zgromadzonych dzieciaków gorące uśmiechy. Jednym słowem, warto było przyjść, ponieważ każdy otrzymał świąteczny upominek. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, ponieważ z okazji zbliżających się świąt odwiedził nas dzisiaj nasz biało-bordowy Mikołaj razem z misiem Kaszubisiem, który miał małe takie skromne podarunki dla naszych wszystkich zawodników i zawodniczek, których również mamy. Nie wszystkie dzieci mogły dotrzeć na tę wspaniałą uroczystość, ale okazuje się, że to nic straconego. Mikołaj kazał nam przekazać, że wszystkie paczki i prezenty będą czekały na dzieci w klubie, także mamy dla nich do przekazania również. Skoro Mikołaj przybył do sportowców, to prezenty także miały sportowy charakter. Najmłodsze dzieciaczki nasze, z racji tego, że są jeszcze małe, dostały worki takie, gdzie mogą włożyć strój gimnastyczny, strój na trening. Wszystko jest obrandowane w herb klubu. Starsze troszeczkę dzieciaczki dostały plecaczki też również z herbem klubu, a już najstarsze od wieku Orlika dostały takie profesjonalne torby z podwójnym dnem, które dzieci już jadąc na mecze czy na turnieje już są bardzo fajnie wyposażone. Proszę pamiętać o tym, że jako największy klub tutaj w Kościerzynie jesteśmy wizytówką miasta i całego powiatu, dlatego też mi jako prezesowi, jako trenerom zależy nam bardzo przede wszystkim na tym, żeby promować nasze miasto i nasz powiat gdzieś w całym województwie. Na zajęcia organizowane przez Akademię Piłkarską uczęszcza około 220 zawodników. Są wśród nich dziewczęta i chłopcy w różnym wieku. Oczywiście też chciałbym dodać, że nie udałoby się to ta dzisiejsza akcja bez pomocy rodziców, także bardzo dziękujemy rodzicom z tego miejsca, dziękuję za pomoc i trenerom i chciałbym wszystkim złożyć zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i spędzenia w gronie rodzinnym.